Moja historia zaczęła się w Platerce, to dzięki niej zobaczyłam, że demokracja znaczy coś więcej niż tylko wybory do Sejmu. Wybory w mojej szkole były też wygrane przeze mnie przez to, że niektórzy uczniowie mnie znają z różnych działań. Dzisiejsze wybory zostały wygrane przeze mnie prawdopodobnie tylko dlatego, że poprosiłam o to, aby dziewczyny się przedstawiły. No właśnie, to w takim razie pani się przedstawiła, więc gdzie są te pani atuty, jak pani myśli? Moje atuty to na pewno moja inteligencja, moja umiejętność dogadywania się z różnymi ludźmi, szukanie kompromisów oraz ciągła chęć uczenia się. Młodzieżowa Rada Miasta, jak pani myśli, jak pani będzie chciała pokierować tymi młodymi ludźmi? Co będziecie chcieli zrealizować? Będziemy chcieli zrealizować jak najwięcej. Co dokładnie będą chcieli zrealizować pod moim przewodnictwem, to dowiemy się prawdopodobnie dopiero później, ale na pewno chcemy, żeby młodzież była słuchana. Była słuchana, czyli tego brakuje. Tak. Zamykam pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Białopodlaska. Brawo. Thank you.